Cześć, witam Was na moim kanale. Nazywam się Joanna Brajecka-Pamułka. Jestem dyplomowaną naturopatą, dietetykiem i specjalistką medycyny chińskiej. Na co dzień wspieram rodziny w drodze do zdrowia. Możecie mnie znaleźć w gabinecie w Warszawie. Prowadzę również kursy i szkolenia stacjonarne online. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o moich 8 sposobów, jak mieć zdrowe dziecko. Sama byłam bardzo chorowitym dzieckiem i wiem, że gdyby moi rodzice mieli taką wiedzę, jaką ja mam teraz, czy moi pacjenci, moje funkcjonowanie jako dziecko mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście, w zależności od tego, na jakim etapie teraz jesteście, czy przygotowujecie się do macierzyństwa, czy już macie dziecko. Jeżeli przygotowujecie się do macierzyństwa, to pierwsza bardzo ważna rzecz, aby bardzo świadomie się do tego przygotować. Przygotować swoje ciało na przyjęcie nowego życia i tutaj warto zacząć od oczyszczenia organizmu, odpowiedniego odżywienia. W medycynie chińskiej mówi się, że energia dziecka, jakby w funkcjonowaniu organizmu dziecka składa się energia i stan fizyczny i emocjonalny mamy i ojca w momencie poczęcia. Więc naprawdę tak bardzo ważne jest, aby o to zadbać. Kolejna rzecz to karmienie piersią. Moim zdaniem im dłużej, tym lepiej. Oczywiście to na to składa się wiele czynników. Znam wiele mam, które z całych swoich sił bardzo chciałyby to zrobić, natomiast nie jest to dla nich możliwe. Oczywiście nic na siłę, natomiast karmienie piersią jest najbardziej naturalnym procesem, najbardziej naturalnym pokarmem wspierającym zdrowie, odporność i rozwój dziecka. Do tego, jeśli to możliwe, bardzo Was serdecznie zachęcam. Kolejna rzecz to oczywiście odżywienie, więc pierwsza rzecz to eliminacja z diety Twojego dziecka produktów, które są dla niego szkodliwe, które są jakby potencjalnie toksyczne. Pierwsza, podstawowa, którą na pewno znacie, to cukier. To jest to, co dzieci najbardziej lubią, to jest to, czym najchętniej są rozpieszczane, ale jest to też jedna z najbardziej toksycznych substancji w naszym pożywieniu i szczególnie dzieci właśnie powinny ich unikać. Nie powinny też pić soków owocowych, które dają ogromną dawkę cukru. Wiele dzieci źle trawi produkty nabiałowe, szczególnie te niefermentowane, czy też pszenicę, która w dzisiejszych czasach jest tak zmieniona, iż naprawdę mało kto, szczególnie mały, dopiero rozwijający się układ trawienny jest w stanie trawić. Więc pierwsza rzecz to nie podawanie dzieciom tych produktów, które mogą im szkodzić. Oczywiście wszystkich ferm takich przetworzonych, konserwowanych. To jest dla mnie oczywiste, że takich produktów dzieci nie powinny jeść, a w zamian za to odżywianie właśnie jak najbardziej naturalne, bazujące na produktach sezonowych. Dzieci powinny w większości też jeść produkty, szczególnie małe dzieci, które są gotowane, które małe dziecko wkłada jak najmniej energii, aby móc je prawidłowo trawić i dalej metabolizować. Kolejna rzecz, którą wspaniale by było wdrożyć w funkcjonowaniu zdrowego dziecka, to zioła, czy ewentualnie preparaty homeopatyczne. Bardzo często spotykam się z dziećmi, z rodzicami, którzy mówią, że dzieci, które były leczone właśnie przez zielarza, przez homeopatę, one nigdy nie przyjmowały antybiotyków, albo zdarzało się to bardzo sporadycznie. Więc oczywiście każde dziecko jest narażone na różne dolegliwości wieku dziecięcego i im naturalniej do nich podchodzimy, tym też mniejszy ten niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka. Więc wówczas, jeżeli dochodzi do jakiejś infekcji, jesteśmy w stanie naturalnie doprowadzić organizm do stanu równowagi, bez obciążania układu odpornościowego, a wspierając go, aby dużo lepiej sobie radził z kolejną infekcją. Z ziół, które często stosuję u mnie w gabinecie, jest to na przykład ziele tymianku, ziele krwawnika. Mój guru ziołolecznictwa, Jeremy Ross, uważa, że krwawnik jest takim ziołem, który jest w stanie zabezpieczyć przed sezonem grypowym, przed sezonem wirusowym, że może stanowić swego rodzaju autoszczepionkę dla organizmu, więc bardzo polecam, aby je wdrażać. Korzeń lukrecji, ziele podbiału, czy na przykład kwiat macierzanki, kwiat dziewanny, czy ziele hezopu naprawdę wspaniale sprawdzają się w różnych dolegliwościach, takich szczególnie o charakterze oddechowym, więc kaszle i katarę to jest coś, z którego powodu najczęściej cierpią nasze dzieci.
Bardzo Was zachęcam do wdrażania takich właśnie naturalnych rozwiązań, bo tak jak mówiłam właśnie, nie obciążają na układ odpornościowego, a regulują jego pracę, aby też nie dochodziło później do kolejnych infekcji. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, o który warto zadbać w funkcjonowaniu naszego dziecka, we wsparciu jego zdrowia, to aktywność fizyczna. Dzieci naturalnie bardzo lubią ruch, uwielbiają się ruszać, biegać, skakać. Natomiast w tym naszym takim szczególnie miejskim świecie często zostaje to w jakiś sposób zaburzone. Czyli dzieci więcej spędzają czasu przed telefonem, komputerem, tabletem. Mają mniejsze możliwości do takiego swobodnego ruchu, takie jak to było wcześniej moim zdaniem. Więc warto zachęcać dzieci do aktywności, warto też tą aktywność wykonywać razem. Takim moim sposobem też na utrzymanie mojego zdrowia jest aktywność fizyczna, którą uprawiam razem z moją córką. Z rzeczy, które możemy robić razem dla naszej wspólnej korzyści, jednocześnie miło spędzając razem czas, czyli właśnie jazda na rolkach, jazda na łyżwach, bieganie, gra w piłkę. To są aktywności, które znakomicie można wdrażać właśnie we wspólnej, takiej jakby też zabawie, ale naprawdę można się przy tym zmęczyć. Więc dziecko, aby utrzymać zdrowie, potrzebuje minimum godziny aktywnego ruchu, aby poprawić właśnie działanie systemu oddechowego, trawiennego, wspierać działanie układu odpornościowego. Jest to niesamowicie istotne. Kolejną rzeczą jest też, która jest niezwykle ważna, to powietrze, którym oddychamy. Teraz coraz więcej mówi się i coraz większe jest niestety natężenie smogu w naszym środowisku, więc warto też zadbać, szczególnie w tym okresie, kiedy ten smog jest w większym natężeniu, albo odpowiednio oczyszczać powietrza, albo od rośliny, które oczyszczają na bieżąco powietrze, jak również od temperatury w domu, aby były właściwe. Bardzo niewskazane jest przegrzewanie dziecka. Znam rodzinę moich pacjentów, którzy obniżyli temperaturę u siebie w domu o 2 stopnie i dwójka ich chłopców po prostu od razu przestała chorować. Skończyły się infekcje. Więc takie przegrzewanie, myślimy, że robimy często dobrze, bo chcemy, żeby naszemu dziecku było ciepło, powoduje często właśnie przesuszenie powietrza, większą wtedy podatność śluzówkową na różne infekcje wirusowe czy bakteryjne. Więc o te temperatury warto zadbać. Myślę, że przynajmniej w nocy taka optymalna temperatura to jest około 18, maksymalnie do 20 stopni. Najlepiej w dobrze wywietrzonym pomieszczeniu. Kolejny aspekt zdrowia dziecka to sen. Ja obserwuję, że to jest coś dość mocno zaniedbywany aspekt naszego zdrowia, tak samo u nas, jak u dzieci. Czyli wiemy, że dzieci budzą się zmęczone, wiemy, że z trudnością idą do szkoły, do przedszkola, ale mimo wszystko chodzą późno spać. Sen jest naszą niezbędnym motorem do odnawiania energii. W czasie snu regenerują się jednocześnie trzy układy: układ odpornościowy, układ nerwowy, układ hormonalny. Jeżeli mam niewystarczającą ilość snu, może to spowodować różne zaburzenia w którymś z tych układów, w zależności od tego, który mamy dojrzewający, najsłabiej rozwinięty, obciążony, a u dziecka to układ odpornościowy dalej się kształtuje i dalej się rozwija. Więc jest to pierwszy aspekt, który może właśnie też osłabić odporność. I różne są teorie, ile dzieci powinny spać. Takie kilkulatki jak moja córka ma 6 lat, to powinna teoretycznie spać około 10 godzin. I z reguły rzeczywiście tak to wygląda. Oczywiście każdy też ma swoje indywidualne potrzeby. Także są dzieci w tym wieku, które może potrzebują 12 godzin snu i to też jest ok, a będą takie, które potrzebują 8. No, raczej nie mniej. Bardzo łatwo można to sprawdzić. Czyli jeżeli dziecko rano budzi się samo, najlepiej jeszcze przed budzikiem, jest wypoczęte, wyspane, chętnie wstaje, to znaczy, że ta ilość snu była wystarczająca. Oczywiście zdarzają się jakby chwilowe historie, tak? Czyli jakieś zostanie dużo znajomych, gorszy dzień, każdy z nas je ma, ale standardowo tak właśnie to powinno wyglądać, że dziecko rano budzi się samo i jest wypoczęte. Jeżeli tego nie ma, to naprawdę, jeżeli dbamy o zdrowie dziecka, jego rozwój emocjonalny, rozwój układu nerwowego, odporności, to jest pierwsza podstawowa sprawa,
o którą powinniśmy zadbać. I kolejnym niesamowicie ważnym aspektem jest również coś, co nie obywa się bez wpływu na nasze dzieci, czyli stres. Różnorakie emocje, które targają naszym dzieckiem. Ten stres w naszych oczach może być niewielki, natomiast nigdy nie wiemy, co się dzieje w głowie naszego małego dziecka. Jak dla nich takie prozaiczne, zwyczajne wydarzenia, czy dla nas błahostki, w ich głowie mogą eskalować na bardzo dużych problemów i też wpływać na zdrowie, na odporność, na rytm snu, czy nawet na dolegliwości trawienne. Czyli dziecko może reagować na przykład bólem brzuszka czy biegunką w takich sytuacjach. Stykając się z różnymi sytuacjami, nasze dziecko też wyrabia jakby pewnego rodzaju odporność na takie zjawiska i jak sobie z nim radzić. Natomiast warto z mojego doświadczenia i z doświadczenia pracy też z innymi dziećmi jako terapeuta, uważam, że co jest bardzo ważne, żeby po prostu słuchać dziecka, żeby dawać mu ten czas, dawać mu tą przestrzeń na powiedzenie, co się dzieje. Fajnym sposobem, jeżeli dziecko nie chce mówić o jakichś sytuacjach, jest taka aranżacja na przykład na lalkach, na kukiełkach danej sytuacji. Czyli wiemy poniekąd, że coś się wydarzyło, nie wiemy do końca co, a dziecko nie chce nam powiedzieć. Moja koleżanka, terapeutka, psycholog, zdradziła mi właśnie taki jakby trik, jak w taki sposób często można doprowadzić do tego, żeby dziecko otworzyło się i pokazało nam daną sytuację, bo być może możemy w jakiś sposób zadziałać, aby wesprzeć dziecko, bądź mieć też jakiś realny wpływ na daną sytuację. Więc moim zdaniem danie sobie czasu, bardzo, bardzo uważne słuchanie i też opowiadanie o sobie. Co sprawia, że moja córka często się otwiera, to opowiadam jej o tym, co się wydarzyło u mnie, nie tylko o miłych rzeczach, opowiadam jej o tych też trudnych rzeczach, które się dzieją na bieżąco, albo które wydarzyły się w mojej przeszłości jako dziecko. I ona rzeczywiście później bardzo fajnie reaguje, bo też czuje, że ma przestrzeń na to, że ona może coś powiedzieć o sobie trudnego, a nie to tylko to wszystko, że jest wspaniale i pięknie i nic się nie dzieje. Dlatego to jest bardzo ważny aspekt. I też odpoczynek, który się z tym wiąże, czyli jeżeli dziecko jest ciągle przebodźcowywane różnymi właśnie zajęciami, różnymi też elektroniką, grami, tabletami, telefonem, to wówczas też będzie miało dużo bardziej pobudzony układ nerwowy, to też wywołuje stres w ich ciele, więc warto zwrócić uwagę, czy dziecko rzeczywiście ma odpowiednią ilość odpoczynku i czy być może to wywołuje i nasila również pewne aspekty stresowe u dziecka. Na koniec zostawiłam coś, co jest dla mnie bazą i podstawą funkcjonowania mojego dziecka i podczas pracy z małymi pacjentami w gabinecie, to uważność na nasze dziecko, czyli odpowiadanie na jego bieżące potrzeby. Dzieci z natury naprawdę wiedzą, co jest dla nich dobre. Oczywiście, jeżeli te procesy ich funkcjonowania nie zostały zaburzone, czyli na przykład dziecko, które je dużo słodyczy, ono będzie chciało więcej słodyczy, chociaż to jest dla niego toksyczne. Natomiast dziecko, które ma dobrze zrównoważoną dietę, ono będzie miało ochotę na takie pokarmy, które jemu służą, czyli będzie miało różne smaki, a teraz tego potrzebuje, teraz potrzebuje kwaśnego jogurków, tutaj ma ochotę na cytrynę, albo może zjadłoby rosół, więc tutaj też trzeba uważnie filtrować. Jeżeli nasze dziecko ciągle chce słodkiego, to jest też sygnał z jego organizmu, że potrzebuje, na przykład ma za mało smaku słodkiego swojej konstytucji, za mało substancji odżywczych, albo być może wpływ pasożytów. Ale bycie uważnym też na zmianę, o co zawsze pytam moich pacjentów, jeżeli opowiadają o tym, że coś się wydarzyło, że zaczęły się jakieś dolegliwości, czy miało miejsce jakieś traumatyczne wydarzenie. Na dzieci też bardzo będzie wpływało to, co się dzieje u rodziców, czyli na przykład, jeżeli rodzice się kłócą, jeżeli ktoś stracił pracę, to też nie odbywa się bez wpływu na dziecko i dziecko może nawet o tym nie wiedzieć, natomiast ono będzie czuło ten swój wpływ w swoim układzie nerwowym, w swoim systemie emocjonalnym i w ten sposób też możemy obserwować inne zachowania, inne reakcje naszego dziecka. Także ta uważność, tak bardzo szeroko pojęta,
i adresowanie bieżących potrzeb to jest moim zdaniem fundament i podstawa zachowania zdrowia naszych dzieci. To takie moje 8 zasad zdrowego funkcjonowania z dziecka. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, coś, co się sprawdza u Was, proszę napiszcie w komentarzu. Zapraszam Was też do subskrypcji. Będziecie wtedy otrzymywali powiadomienia o kolejnych filmach. Dziękuję Wam serdecznie.